No pięknie się ogląda takie wyniki na koniec soboty. Tak, no prawda, mnie też to cieszy. Nie ukrywam, że stało takie dziurze w jeżdżeniu. Wsiadłem w ten samochód i poczułem, że jestem w domu i że wszystko działa. I rzeczywiście to widać po wynikach, bo to zawsze jest takie pytanie. Na teście się wydaje, że pięknie się jedzie, że wszystko słucha. Fajna była uwaga Łukasza. Mówi, wiesz, tak jak Fiestą na końcówce rajdu ci się parę zakrętów udało dobrze przejechać, tak tu od razu wsiadłeś i już mamy takie tempo. Także to też jest taki element, w którym jednak 5 lat spędzone w tej firmie w X-Raidzie tutaj procentuje i człowiek wsiada i od razu się inaczej jedzie. Ale na pewno były takie momenty, kiedy szukaliśmy prędkości. Tu wielka rola Łukasza, który cały czas mówi, no co ty jedziesz, nie hamujesz, w ogóle to tragedia. Jakiś w ogóle jedziemy 2 razy wolniej niż trzeba. Już po 50 kilometrach nawet słyszał, że nas doganiają w pierwszym przejeździe. Ale na szczęście się mylił, bo ja dawałem z siebie coraz więcej. I myślę, że to też taka trochę była ambicjonalna sprawa, żeby pilotowi z WRC pokazać, że można także w cross country szybko jeździć. Także teraz był już zachwycony tym, jak to przechodzi przez wielkie dziury, bo jednak droga była bardzo zniszczona. To jest miękka droga, która się zużywa. No i teraz już mieliśmy taki przejazd, że w paru miejscach było naprawdę bogato. Jaki plan na jutro? No myślę, że to fajna przewaga. 6 minut to jest bardzo dużo. No, 2 razy po 60 km. Z tego co wiem, to tam zawsze jest brzydko, dziurawo, różne są takie zasadzki. Także chyba będziemy grzecznie jechali. Całe życie uczyli, że się rajd wygrywa, a nie odcinki specjalne, ale gdzieś tam w środku by się chciało do końca jechać, jak najszybciej potrafimy.